Cześć, Michał Kapery z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Zaczynamy od tematu wczorajszej konferencji prasowej przed sobotnią walką o pas WBA wagi półciężkiej pomiędzy Saulem Alvarezem i Dimitrim Bivołem. Konferencja prasowa za nami, no ale nie przyniosła ona żadnych spektakularnych dymów, nie było żadnych rozrób, nikt nikomu dziecka nie zrobił, ale nic dziwnego, bo ta rywalizacja ma taki klimat wybitnie sportowy. Obaj panowie mówili o sobie z dużym szacunkiem, ale jednocześnie byli pewni siebie. Tutaj sport nie ma żadnych złych emocji, tak jak było na przykład w przypadku starcia Deontaya Wildera z Tysonem Furym. Inna taka wielka walka rok temu w Vegas. Także posłuchajcie, co mieli do powiedzenia wczoraj Dimitri Bivol i Saul Alvarez. Zaczynamy od Bivola, który no, teoretycznie jest mistrzem świata broniącym tytułu, ale tak naprawdę to on jest tutaj challengerem, bo główną gwiazdą jest jego rywal Cynamon Alvarez. Bivol powiedział: bardzo się cieszę, że dostałem szansę. Od początku mówiłem moim ludziom, że chcę walczyć z najlepszymi i w końcu dostałem tę walkę. Jestem teraz skoncentrowany na 7 maja i mam nadzieję, że damy kibicom świetny pojedynek. Wierzę w siebie, pokonałem długą drogę, by się tu znaleźć. Teraz trzeba wykonać robotę 7 maja. Za każdym razem wychodząc do ringu wierzę w zwycięstwo. Jeśli nie wierzysz w wygraną, no to nic nie wygrasz. Dlaczego miałbym nie wygrać za Alvarezem? Jestem w boksie od kiedy pamiętam. Trenuję od kiedy miałem 5 lat. W wieku 16 lat byłem już dwukrotnym mistrzem świata amatorów, to coś znaczy. Teraz mam 19 walki, mam mistrzowski pas, jestem czempionem. Dlaczego miałbym nie pokonać Alvareza? Chcę zachować mój tytuł, szanuję Alvareza, to wielki mistrz, to jest dla mnie duże wyzwanie, nie tylko obronić pas, ale też sprawdzić się z jednym z najlepszych pięściarzy na świecie. Canelo natomiast powiedział: Bivol to naprawdę dobry zawodnik, dobry mistrz, ma doświadczenie amatorskie, ale wiem, że jestem gotów, jestem pewny siebie, wierzę w swoją siłę i umiejętności. Chcę pisać historię, a ta walka to wyzwanie, da mi miejsce w historii boksu. Czuję, że żyję, gdy mam przed sobą takie właśnie wyzwania. Szanuję skillsy Bivola, ale to jest mój czas. Jestem u szczytu formy i cieszę się tą chwilą. Podczas tego wczorajszego dnia medialnego pojawił się też taki mały polski wątek, niestety w niezbyt chlubnym kontekście, bo doszło do tego, gdy Saula Alvareza zapytano o kolejnych rywali, jego potencjalnych ringowych oponentów, czyli Davida Benavideza i Jermala Charlo. Odpowiednio są to Dawid Lemieux i Maciej Suleński. No i wówczas, gdy Cynamon usłyszał nazwisko Polaka, to odparł: hu Suleki, no i tak znacząco przewrócił oczami. No i jeszcze dodał: nic nie muszę tutaj mówić, sami na to popatrzcie, ocencie, zobaczcie, że oni i ja robimy zupełnie coś innego. Nawet nie ma się tutaj czarować. Oczywiście Saul Alvarez odgrywał rolę, na pewno nazwisko Suleńskiego już wcześniej słyszał, bo wcześniej krytykował też wybór przez Jermala Charlo właśnie na rywala Maćka Suleńskiego. To było jakiś miesiąc temu, więc teraz tym bardziej wie, kto to jest Maciek Suleński, ale później jeszcze zapytany został też Alvarez o Jake'a Paula i również udawał, że nie wie, kto to jest Jake Paul, a przecież Jake Paul to jest gość, który na boksie zarabia aktualnie praktycznie takie same pieniądze jak Canelo, jak się doda jeszcze do tego różne interesy poboczne, to może nawet i więcej. Także Canelo odstawił taki teatrzyk, a my mieliśmy taki krótki wątek polski. Alvarez zdradził też wczoraj swoje sportowe plany na najbliższe kilkanaście miesięcy i wyglądają one następująco. Najpierw musi w sobotę pokonać Dimitria Bivola. Jeśli przegra, to oczywiście będzie rewanż, bo Bivol za rewanż dostanie dużo, dużo więcej niż za pierwszą walkę, więc na pewno będzie chciał po raz drugi mierzyć się z Saulem Alvarezem. Natomiast jeśli Alvarez zgodnie z przewidywaniami ekspertów i bookmacherów wyjdzie zwycięsko z tej sobotniej potyczki, to potem tak, we wrześniu trzecia walka z Gennadijem Golovkinem. Jeśli Canelo wygrywa i jest w pełni zdrowy, to w grudniu jeszcze jeden taki pojedynek w obronie pasa wagi półciężkiej w Meksyku albo w Wielkiej Brytanii z wybranym dowolnie rywalem. I tutaj mówi się w tym kontekście na przykład o Ryderze albo zwycięzcy majowego starcia Buatsi kontra Richards. No i jeśli dalej będzie wszystko szło po myśli Saula Alvareza, to potem w maju pełna unifikacja, walka o komplet mistrzowskich pasów w kategorii półciężkiej, a potem no to już tylko można marzyć i wymyślać. Mówi się ewentualnie o walce o mistrzostwo świata wagi junior ciężkiej. Ten pomysł szalonej walki z Aleksandrem Usykiem w takim dziwnym limicie 201 funtów też się pojawiał. No takie ma plany Saul Alvarez. I jeszcze słówka na temat Dimitria Bivola, który w rozmowie z mediami skomentował wczoraj wcześniejsze protesty Władimira Kliczki, bo być może pamiętacie, Władimir Kliczko mocno stał przeciwko tej walce Canelo kontra Bivol, no bo Bivol reprezentował wcześniej Rosję, walczył pod rosyjską flagą, reprezentował i reprezentują go nadal rosyjskie kompanie promocyjne teraz do spółki z Edim
Hearnem, no i po agresji Rosji na Ukrainę rosyjscy sportowcy wykluczani są ze wszystkich sportów, no ale boks zawodowy oczywiście rządzi się swoimi prawami i biwą do walki z Canelo jest dopuszczany, choć wyjdzie do ringu pod neutralną flagą i hymnu rosyjskiego nie usłyszy. Posłuchajcie, co powiedział Dmitry Biwo, komentując te wcześniejsze protesty Władimira Kliczki. Ja wspierałem Kliczkę przez całą jego karierę, podobał mi się jego styl boksowania, cieszyły mnie jego zwycięstwa. On był sportowcem, więc powinien oddzielić politykę od sportu, ale teraz został politykiem. To smutne, że miesza politykę i sport. Także tyle jeśli chodzi o Dmitrija Biwoła, jego stanowisko w kwestii tych protestów Władimira Kliczki. A teraz przechodzimy do mojego ulubionego tematu w ostatnich dniach, czyli sportowa emerytura czempiona WBC wagi ciężkiej Tysona Fury'ego. Fury dziś w mediach społecznościowych opublikował kolejne nagranie wideo. To jest nagranie z takiego biegu porannego. Pobiegł sobie troszkę po swojej rodzinnej miejscowości, po czym nagrał wideo, na którym informuje, że cieszy się strasznie z tego, że już jest sportowym emerytem. Cieszy się z emeryckiego życia, że dużo wcześniej w ringu przeszedł, ten boks długo trwał, ale teraz jest na sportowej emeryturze i bardzo jest z tego powodu ukontentowany. W tę emeryturę Tyson Fury'ego oczywiście nikt nie wierzy, nie wierzy w nią także Eddie Hearn, który chętnie zrobiłby walkę Fury kontra zwycięzca starcia Oleksandr Usyk versus Anthony Joshua i Eddie Hearn tutaj podaje jakiś argument, który całkiem rozsądnie brzmi, bo no, przypomina, że zaraz federacja WBC zapyta się Tysona Fury'ego, co z tym mistrzowskim pasem i Tyson Fury, nie wiem czy powinien, bo mówiłem wam wcześniej, że moim zdaniem nie jest zobligowany do żadnej odpowiedzi, ale być może będzie poproszony o udzielenie odpowiedzi, czy faktycznie kończy karierę i wakuje pas WBC, czy też nie. Posłuchajcie, to są słowa Ediego Hearna. Tyson Fury nie jest na żadnej emeryturze, zaraz zadzwonią do niego z WBC i poproszą o potwierdzenie, czy faktycznie zakończył karierę i on odpowie nie. Moim zdaniem on powinien wziąć walkę z lepszym z pary Joshua Usyk, bo to da mu pozycję bezdyskusyjnego czempiona i jednego z najlepszych w dziejach. Walka Fury'ego z Usykiem to rzecz, o którą notorycznie pytają mnie ludzie na ulicy. No ale najpierw Joshua musi wygrać z Usykiem. Jeszcze tytułem szybkiego komentarza, bo ja już na ten temat mówiłem wczoraj. Moim zdaniem Tyson Fury nie powinien udzielać żadnej odpowiedzi federacji WBC w tej chwili, bo pewnie mu się jeszcze wszystko odwiedzi. Zaraz będzie żałował, że pas WBC zwakował. On swoje zrobił, obronił pas WBC. Teraz ma na kolejną obronę, bo to była obowiązkowa obrona 12 miesięcy. Tak naprawdę federacja WBC nie powinna mu głowy niczym zawracać, ale to będzie ciekawy motyw właśnie ten, o którym mówi Eddie Hearn, bo jeśli faktycznie federacja WBC, Mauricio Sulejman, zadzwonią do Tysona Fury'ego właśnie z zapytaniem, a mówią to oficjalnie, że zwrócą się z takim zapytaniem do Tysona Fury'ego, co dalej z pasem WBC i nie usłyszymy w mediach jednoznacznej deklaracji, że Tyson Fury pas wakuje, że tego tytułu się pozbywa, że kończy karierę, to będzie taki żelazny argument na potwierdzenie tezy, że żadnej emerytury Tysona Fury'ego nie ma, bo dopóki Tyson Fury tego pasa WBC nie złoży, to on na żadnej sportowej emeryturze nie jest, bo to jest jedyny taki oficjalny krok, a co sobie tam w mediach wygaduje w kolejnych wywiadach, to już jest jego sprawa, także to będzie też ciekawy wątek tej rozmowy ewentualnej Mauricio Sulejmana z Tysonem Fury'em. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Pasión.